Na sprzedaż kolejka linowa, częściowo z osłonami firmy Garaventa. 22 podpory, 120 krzesełek, różnica poziomów 501 metrów, prędkość 5 metrów na sekundę. Nie przegap okazji. Masz pytania? Zadzwoń. 41 79 692 09 36. Największe atrakcje Podhala w jednym miejscu. Spływ Przełomem Dunajca, Park Miniatur oraz Park Linowy w Niedzicy. Wodne atrakcje Terem Gorący Potok w Szaflarach. Park Rozrywki Rapkoland w Rabce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na Kotelnicy Białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami nawet do 40%. www.mt7.eu. Zapraszamy wszystkich na fitness w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Szeroka gama zajęć fitness dostosowanych do oczekiwań i możliwości ćwiczących. Począwszy od początkujących, aż do zaawansowanych. Zajęcia prowadzone z profesjonalnym instruktorem, również indywidualnie. Akwaerobik, trening ogólnorozwojowy, wszystko co pozwoli Ci zachować doskonałą sylwetkę i młodość na lata. Baw się i chudnij w rytm muzyki, tylko w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Zapraszamy plac Ewry 4. Więcej szczegółów na stronie www.mcsir.nowytarg.pl. W wydaniu wiadomości telewizji Podhale. Tragedia w Leśnicy. Obchody święta niepodległości. 10 strzałów ku chwale ojczyzny. Oraz drugi zakopiański bieg niepodległości. Dobry wieczór. Dzisiaj środa, 11 listopada. Paulina Bucała, zapraszam. Zaczynamy od tragicznej wiadomości. W Leśnicy doszło do wypadku, w wyniku którego jeden mężczyzna zginął, a drugi został ranny. Około godziny 15.30 w Leśnicy doszło do tragicznego wypadku. Podczas pracy drzewo przygniotło dwóch mężczyzn. Ze wstępnych informacji wynika, że mężczyźni obcinali konary z drzewa, przez co pień stał się niestabilny. Jeden z nich zginął na miejscu, a drugi został ranny. Przetransportowano go śmigłowcem TOPR do szpitala. Dzisiaj przypada 97. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. To wielkie święto dla naszego kraju. W wielu kościołach odprawiane są msze za ojczyznę, a w wielu miastach i miejscowościach zorganizowane oficjalne obchody i marsze. Świętować można na różne sposoby. Akcja 10 strzałów ku chwale ojczyzny. O co chodzi? Zobaczcie Państwo sami. To z pewnością nietypowa lekcja historii dla każdego. W dzisiejszy dzień, 11 listopada, nawiązując do dawnej tradycji idącej od marszałka Józefa Piłsudskiego, na Nowotarskiej Szczelnicy zorganizowano akcję pod tytułem 10 strzałów ku chwale ojczyzny. Mamy taki piknik strzelecki, żeby zorganizować, żeby coś zmienić, żeby tą nudę, nie? No i takie wymyśliliśmy, żeby pokazać troszkę tej broni, tej starej, z pierwszej wojny i z drugiej i współczesnej. Żeby ta młodzież, dorośli tak samo, żeby mogła to pooglądać, jak to wygląda. Bo to jest u nas jest taki trochę to, jakby to mówić, zakazany temat, nie? Chcemy też przybliżyć te wydarzenia młodym ludziom poprzez zdjęcia, dokumenty,
i też piosenki, które tutaj słychać w tle. Także chcemy, żeby oprócz tej zabawy ze strzelaniem, no też no, edukować te młode pokolenie i pokazywać im ten proces odzyskiwania przez Polskę niepodległości, ale w takiej, myślę, trochę lekkiej i przyjemnej formie. Przybyli w dniu dzisiejszym na strzelnicę sportową LOK imienia Franciszka Dwórskiego w Nowym Targu, mogli z bliska zobaczyć nietypowe egzemplarze broni, a także dowiedzieć się ciekawostek historycznych związanych z jej pochodzeniem i przeznaczeniem. Widać orzełek, napis FB Radom, 39 rok, a karabin niemiecki. Zamkowa lufa, zamek, wszystko było z polskiej fabryki. Po wrześniu 39 zagarnięte przez Niemców. No i u siebie składali karabiny z tych elementów, wkładali swoje kolby i składali karabiny, które strzelały, jak to mówią, do polskich żołnierzy między innymi. Tu jest na przykład karabinek amerykańskiej armii, oryginalny Colt M16A1. To jest współczesny bardziej, bo to 70-80 lata. Polskie Towarzystwo Historyczne przygotowało na ten dzień specjalną prezentację nawiązującą do dzisiejszego święta. Wśród licznych eksponatów znalazły się oryginalny, dobrze zachowany płaszcz wojskowy oraz czapka. Mundur, który mamy tutaj obok, jest oryginalnym mundurem członka Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, organizacji paramilitarnej jeszcze powstałej w okresie zaborów na terenie Galicji. Mundur jest oryginalny z lat 30. XX wieku i należał do członka nowotarskiego Sokoła, którego budynek Sokolnia znajduje się do dnia dzisiejszego na placu Słowackiego w Nowym Targu. Akcja 10 strzałów w chwale ojczyzny cieszyła się dużym powodzeniem, a oddane strzały sprawiały wiele radości zarówno starszym, jak i młodszym uczestnikom. Każdy po oddaniu 10 strzałów otrzymał pamiątkowy dyplom. Zgodnie z zapowiedziami obchody dzisiejszego Święta Niepodległości w Zakopanem rozpoczęto na Sportowo, drugim zakopiańskim biegiem niepodległości. O tym, jak wyglądał tegoroczny bieg, Marcin Szkodziński. Tegoroczna ilość zawodników, którzy stawili się na linii startu, pokazuje, że Polacy święto odzyskania przez ojczyznę niepodległości nie chcą obchodzić tylko w zadumie, ale również w radosny sposób. Stąd pomysł na bieg niepodległości, który sądząc po zainteresowaniu na stałe wpisze się do kalendarza zakopiańskich wydarzeń. Pamiętamy o niepodległości na Sportowo. Mamy zapisane około 400 osób, więc jakby ta liczba się utrzymuje. Przypomnę tylko, że jest ponad 200 biegów niepodległości w Polsce i nie jest łatwo przyciągnąć biegaczy, więc jeżeli utrzymaliśmy liczbę z poprzedniego roku, to znaczy, że byli zadowoleni z organizacji, z miejsca, w którym jest ten bieg rozgrywany i z atmosfery, która tutaj panuje, bo tak jak mówię, tutaj wolność przyszła najwcześniej i tutaj biegacze chcą biegać. Na starcie zabraknąć oczywiście nie mogło Mazurka Dąbrowskiego, po którym na sygnał wystrzału wszyscy ruszyli, aby zmierzyć się z 5-kilometrową pętlą prowadzącą po zakopiańskich ulicach. Część z zawodników trasę musiała pokonać dwukrotnie. Nie stanowiła ona jednak problemu dla trojga zawodników z Kenii, którzy podczas biegu znaleźli także czas na podziwianie miasta. Jest piękne, podoba mi się to miasto, a mieszkańcy są bardzo gościnni. Jako trzeci na mecie, tuż za Kenijczykami, którzy narzucili bardzo wysokie tempo, pojawił się Polak, który nie krył zadowolenia z uzyskanego wyniku. Koledzy z Kenii bardzo mocno poprowadzili cały bieg. Bieg był mocny. Niestety nie dało mi się ich utrzymać, ale doleciałem w takim czasie mniej więcej jak chciałem, bo trasa jest trudna, jak to na Zakopane. No jest satysfakcja. Ja osobiście także, można powiedzieć, półzawodowo trenuję bieganie, bo codziennie biegam. I myślę, że chciałbym kiedyś biegać razem z nimi, a nawet przed nimi. Zakopiański bieg niepodległości to także marsz z kijami Nordic Walking. Zawodnicy startujący w tej dyscyplinie mieli do pokonania jedno okrążenie liczące 5 kilometrów. Jako pierwszy linię mety przekroczył Franciszek Fatla z Kościeliska. Zmęczenie nie straszne, ale oczywiście jest troszkę niestraszne, ale trasa super. Trasa fajna, pogoda dopisała, nie było za ciepło. Dężo siedzi mżaweczka delikatnie, ale było fajnie. Polecam, bo jestem z Zakopanego, także jest fajne warunki. Na mecie wszyscy zawodnicy, niezależnie od uzyskanego czasu i dystansu, jaki pokonali, otrzymywali pamiątkowe medale. Takie same medale otrzymali również zawodnicy startujący w biegu handicapu na dystansie 400 metrów. Na dzisiaj to wszystkie wiadomości. Dziękuję za uwagę, a w imieniu Michała Paluta zapraszam na jutrzejsze wydanie. Dobranoc.
Na sprzedaż kolejka linowa, częściowo z osłonami firmy Garawenda. 22 podpory, 120 krzesełek, różnica poziomów 501 metrów, prędkość 5 metrów na sekundę. Nie przegap okazji. Masz pytania? Zadzwoń. 41 79 692 09 36. Największe atrakcje Podhala w jednym miejscu. Spływ przełomem Dunajca. Park miniatur oraz park linowy w Niedzicy. Wodne atrakcje Terem Gorący Potok w Szaflarach. Park rozrywki Rapkoland w Rabce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na Kotelnicy Białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami nawet do 40%. www.mt7.eu. Zapraszamy wszystkich na fitness w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Szeroka gama zajęć fitness dostosowanych do oczekiwań i możliwości ćwiczących. Począwszy od początkujących, aż do zaawansowanych. Zajęcia prowadzone z profesjonalnym instruktorem, również indywidualnie. Akwaerobik, trening ogólnorozwojowy. Wszystko, co pozwoli Ci zachować doskonałą sylwetkę i młodość na lata. Baw się i chudnij w rytm muzyki. Tylko w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Zapraszamy plac Ewry 4. Więcej szczegółów na stronie www.mcsir.nowytarg.pl.